O pomoc w ujęciu 44-latka poprosili Niemcy. Ukrainiec wpadł za zachodnią granicą na przemycaniu ludzi, ale zranił jednego z policjantów i uciekł. Zauważyli go dopiero funkcjonariusze Straży Granicznej w Zgorzelcu. Zajechali mu drogę, ale Ukrainiec nie zamierzał się poddać. Niemal staranował funkcjonariusza, który usiłował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki jego auta. Mężczyzna odskoczył w ostatniej chwili na bok, unikając potrącenia, a kierowca podobnie zaczął uciekać w kierunku autostrady A4. Tak rozpoczął się pościg, który zawiódł funkcjonariuszy do lasu. W poszukiwaniach pomagali mundurowi z Legnicy i Złotoryi, a także Niemcy z Ludwigsdorfu. Dzięki reakcji psa służbowego, który towarzyszył niemieckim funkcjonariuszom policji, funkcjonariusze policji z Legnicy zatrzymali ukrywającego się w zaroślach Ukraińca. Mężczyzna nie chciał się poddać i walczył do końca. Jak relacjonują mundurowi, był agresywny, a przy tym dobrze wyszkolony. Teraz grozi mu nawet 5-letnia odsiadka. Do sądu trafił też wniosek o tymczasowy areszt.